Szymon Szewczyk. Na końcu dzisiejsze spotkania my już teraz zapraszamy na kolejne emocje w środę. Mecz Eurocupu o godzinie 18:00 Stelmet będzie podejmował w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego Budućność w Podgoricach. Goran Bans. Było to piąte przewinienie Artura Mielczarka. On już zakończył udział w dzisiejszym spotkaniu. W jego miejsce na parkiecie Piotr Stelma. Nie będzie rzutów wolnych, piłka z boku, 14 sekund na rozegranie tej akcji. Dla Stelmetu Zielona Góra.
się trafia Dante Swanson, a przed nami ostatnia minuta dzisiejszego meczu. Wielkie zwycięstwo Stelleti Zielona Góra. Ostatnie sekundy dzisiejszego meczu.